Przed Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach stanęła ławeczka profesor Ariadny Gierek-Łapińskiej. Była jedną z najsłynniejszych polskich okulistek. Przez lata kierowała kliniką okulistyki szpitala przy Ceglanej. Zmarła 4 lata temu. Magda Sincewicz. A tak, jakby wciąż tu była, istnieje w pamięci rozmowach tych, którzy dalej tu pracują. Wszystkiego nauczyli się właśnie od niej. 34 lata temu podjęłam pracę w tym ośrodku. Byłam zatrudniona przez panią profesor i przez wszystkie lata, jak długo pani profesor była w naszym ośrodku, czułam cały czas, że gdzieś blisko mnie jest, kierowała nami wszystkimi. Oni to pamiętają, są wdzięczni. Nie tylko kadra medyczna, ale także pacjenci. Dlatego przyszli dzisiaj tak tłumnie, by znowu się z nią przywitać. Byli też bliscy i czuli jedno. Dumę? No chyba dumę. Dumę i zadowolenie. To znaczy, że ja to wiedziałam, ja to czuję. Widziałam to też na pogrzebie mamy. To były czasy covidowe, jak był pogrzeb i też było bardzo dużo osób, ale dzisiejsza uroczystość jest jednak całkiem inna i uważam, że było pięknie dzisiaj i bardzo jestem szczęśliwa, że było tyle osób i że ta ławeczka powstała. Powstała dosyć szybko, bo same prace nad rzeźbą trwały niecałe 3 miesiące. Ostateczna decyzja o tym, jak ma finalnie wyglądać postać pani profesor, kolejne 2. W efekcie udało się stworzyć postać 1:1 z jednego z najszlachetniejszych materiałów, czyli z brązu. Dzięki trwałości odlewu będzie mógł tu stać przez długie lata. Ta atmosfera to jest taka rodzinna, powiedziałbym nawet atmosfera, która towarzyszyła tej idei i powstawaniu tej rzeźby. No i byłem bardzo mile zaskoczony i poruszony tym, że to środowisko lekarzy tutaj związanych z tą placówką tak bardzo się zaangażowało. Podobnie jak ona, w swoich pacjentów, współpracowników i pasją, jaką niewątpliwie była jej praca, profesor doktor habilitowana nauk medycznych Ariadna Gierek-Łapińska była jedną z najwybitniejszych polskich okulistek. Przez wiele lat pełniła funkcję kierownika pierwszej katedry okulistyki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jej przełomowe osiągnięcia pozwoliły na zastosowanie nowych metod w chirurgii okulistycznej, w tym implantacji sztucznych soczewek u pacjentów z zaćmą czy produkcji pierwszych soczewek kontaktowych w Polsce.